Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie przegląd magazynu Cartoon Network. Zapraszam! Okej, a więc otwieramy. Coś nie wyszło. Okej. A więc z tym magazynem otrzymujemy figurkę Teen Titans Go. Mi się marzy cyborg albo bestia. Zaraz do tego przejdziemy. Mamy tutaj również demówki 5 gier, czyli Lego Batman 3, Lego Przygoda, Lego Lord of the Rings, Lego Jurassic World, tutaj mamy Marvela. Trochę pognicione. O! Leci. Tak wygląda ta płytka. Całkiem fajnie. Ja nie będę w to grać. Naprawdę nie będę w to grać. Może sobie zachowam na kiedyś, jak będę miała czas na granie. Jak to wygląda? Fajnie. Wymagania systemowe, takie różne rzeczy. Ok. Zajrzyjmy do naszego magazynu. Jest numer 4 na 2017 z sierpnia / września. Tutaj mamy magazyn, który poprzednio dla Was przeglądałam z Ben 10. Jakieś informacje, reklamy. Tutaj mamy jakąś grę. Czyżby Knuj i Walcz? Nie, do szkoły. A to by było fajne, jakby wyszła Knuj i Walcz. Dobra, dalej mamy komiks z nienawidzonych przeze mnie kreskówki, czyli Clarence'a. Dalej mamy zagadki, tutaj mamy jakieś łamigłówki znowuż. Tutaj również, wujcie, dobra rada, Boże, jak to się stoczyło. O, pora na przygodę, zawsze na propsie. Tutaj mamy reklamę Frutelli, reklamę Kapitana Majtasa oraz emoji. Tutaj mamy pościel z klubów piłkarskich. Tutaj mamy nagrody z Batmana, pewnie jakiś konkurs tutaj jest. I od 22 września The Lego Ninjago Movie. Przyznam się, że zamiast pójść na Ninjago, poszłam na kucyki. Poszłam na My Little Pony. Spokojnie, nie byłam sama, miałam młodszego towarzysza, właściwie młodszą towarzyszkę i mi się bardzo podobało, naprawdę. Uważam, że te kucyki były fajniejsze niż gdybym poszła na Ninjago. W każdym razie dalej mamy Magi Miecze, co te kreskówki się staczają. Plakat również z tego, nie powiem że wszystkiego słowa, ale możecie się domyślić. Nexonites, Ninjago, zwyczajny serial, jedna z moich ulubionych kreskówek na Cartoon Network. Mówi dobra rada. Ktoś rysował, czy to jest? Nie, dobra. U, jakie ładne. Dalej mamy prace konkursowe. Oraz inne rzeczy. Komiks z Steven Universe, coś takiego. Reklamy z Cartoon Network, co nowego. O, klopsiki, inne zjawiska płodowe. Oglądałam kilka odcinków i strasznie fabuła się różni od tego, co było w filmie, także nie polecam. Ok, dalej mamy inne rzeczy. Minecraft Adventure Time. Niemożliwe. I tutaj mamy Scooby-Doo i tutaj mamy film Klątwa Piratów. Chyba sobie obejrzę, albo kupię. Nie wiem, jak nie będzie w internecie, to sobie kupię. No i Scooby-Doo. Normalny magazyn. Magazyn Pingwiny z Madagaskaru. Tutaj mamy grę Fantazja oraz tacos między nami misiami. Dalej mamy jakieś zagadki i zadania z Gumballa. No i z tyłu kolejny magazyn z dwoma prezentami, w tym kolejna płytka, tym razem z Magi Mieczami. W kiosku od 17 października. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz magazyn, także przechodzimy do mojej upragnionej figurki. Okej, więc tak wygląda nasza saszetka. Mamy tutaj logo Teen Titans Go, tutaj widzę, że mi się coś tam odkleja w tyłu.
Mamy tutaj naszych pięciu bohaterów. Trochę gwiazdę dziwną Cerę zrobili. Mi się marzy cyborg albo bestia, ewentualnie Raven. Logo DC. DC dało na to licencję, serio. W sumie musiałoby, no ale tutaj coś zaklejone. Aha! A proszę, czyli za granicą można kupić normalnie za 2,50 euro. No spokojnie, zostanie sobie zaklejony. 2,50 euro, czyli 15 zł? Coś takiego około, albo 12. W każdym razie z tyłu mamy tutaj... to chyba jest z Włoch, wiecie? Made in China, ale wydaje mi się, że figurka szła z Włoch. No to mi się wydaje. Tutaj mamy wszystkie figurki, prawdopodobnie jakie możemy zdobyć. Nawet mamy tego, jedwabka. Dobra, to ja bym chciała tą Raven, tą gwiazdkę, tego cyborga, tego bestię, ewentualnie tego Robina. No i jakby był jedwabek, to jest bardzo prawdopodobne, to by było nie tak źle. Okej, okay, także nie ma co przedłużać, otwórzmy naszą saszetkę. Okej, okay. Ja jeszcze nie widzę co tam jest, nie wiem czy wy widzieliście. Tam jest jakaś karteczka, więc próbuję wyciągnąć. Teamfighters Go. Tutaj mamy wszystkie te rzeczy, jakieś tutaj informacje. Kurwina, stelna rubia. No tak, to jest chyba... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest włoski albo jakiś inny. Dobra. Bo tu chyba... Italia. Italii. No właśnie, tak, z Włoch. Czyli jestem genialna. Dobra. Tam coś jeszcze jest? Chyba nie. A więc figurką, jaką wylosowałam, jest... Bestia. Fajnie. Spoko. Da się go odczepić? Chyba nie. Okej. Okay. Więc mamy gumowego tutaj... bestiaka. Oczywiście zielony, ma swoją czuprynkę. Trochę mu... tutaj jest pełno białego. I mogliby to wyciąć albo pokolorować na jakiś inny kolor, ale nie no, bo wygląda jakby miał pieluchę. A tam nie ma po prostu nic. Dobra, albo inną pozę mogli mu dać. W każdym razie figurka mi się podoba, także sobie postawię tutaj na półce. No niemożliwe. Postawiłam na półce i takie, kurde, co tak czasnęło? To się okazało, że to jest pieczątka. Z bestią. No wygląda strasznie, no ale spróbujmy. Może nie na tej ręce, może na tej. No nic nie widać. Bo nie ma tuszu pewnie. No ja nie mam tuszu, więc wam nie pokażę. Może na kartce? Na kartce coś widać. Także weźmy na kartce. Próbuję wam pokazać, ale wątpię, żebyście widzieli. O, coś tam widać. No, bestia z głupią miną. W sumie nie taki zły pomysł. No, dodali coś fajnego, więc... Ja nie mam do tego żadnych takich zastrzeżeń, ale po prostu to się odczepia. Ale tak to fajna sprawa. Naprawdę jeden z fajniejszych magazynów Cartoon Network, bo mamy tutaj taki stworzony stempelek z bestią. Demówki 5 gier, to naprawdę bardzo się opłaca, szczególnie za 10 zł, a nie za 15, albo za 11, albo za 12. Magazyny Lego. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli tak, to komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!